Dzień dobry Państwu. Jesteśmy jeszcze trochę na placu budowy, ale wszystko wskazuje na to, że w sobotę otwieramy nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców Koszalina. Od wielu, wielu lat pierwsze kąpielisko otwarte. Jesteśmy w tej chwili w pobliżu miejsca, w którym będzie wakeboarding. W sobotę ruszają wszystkie atrakcje. Od godziny 12 rozpoczynamy meczem w koszykówkę plażową. Będzie też około godziny 18 możliwość wytańczenia rekordu i będziemy ją robić pierwszy raz tutaj na Zalewie. Również atrakcje w niedzielę, o tym szerzej będą mówić moi współpracownicy. Najważniejsze jest to, że powstaje nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców Koszalina nad naszą rzeką, że po badaniach wody ta rzeka jest czysta, można się będzie w niej kąpać, będzie zabezpieczenie w postaci od soboty, zabezpieczenie w postaci ratowników, ta plaża będzie strzeżona, będzie całe zaplecze związane z sanitariatami, parkingami, punktami gastronomicznymi, będą też wypożyczalnia, ruszy też wypożyczalnia rowerów i kajaków, więc będzie to miejsce, w którym będzie można odpocząć. Niekoniecznie trzeba wybierać się tutaj samochodem, bo będą i stojaki na rowery, ale też zmienione na okres wakacyjny trasy dwóch autobusów numer 8 i numer 16, więc będzie można w sypialni Koszalina dojechać tutaj spokojnie i w sposób komfortowy komunikacją miejską. Wszystkich mieszkańców zapraszamy na otwarcie. Jedynym niepewnym elementem tej całej dwudniowej imprezy jest pogoda, ale miejmy nadzieję... Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim za Państwa pośrednictwem zaprosić wszystkich mieszkańców Koszalina do wspólnej zabawy w ramach otwarcia plaży w Koszalinie. Rozpoczynamy o godzinie 12. Rozpoczniemy, no tutaj będzie wielka niespodzianka, ponieważ będziemy chcieli zachęcić wszystkich obecnych podczas otwarcia, abyśmy no, skorzystali z tego, co mamy, czyli wszyscy weszli do wody. Dlatego no, chciałbym, żeby mieli też wszyscy to na uwadze, że aby zabrać ze sobą stroje. Natomiast ten, kto zapomni o strojach, ten mam nadzieję symbolicznie zamoczy nogi w naszej wodzie. Rozpoczynamy o godzinie 12. O godzinie 12 startuje także turniej w siatkówkę plażową. Turniej otwarty, w którym udział wziąć mógł tak naprawdę każdy. Rywalizować będzie kilkanaście zespołów, nie tylko z Koszalina, ponieważ zgłosiły się do nas także zespoły z innych miast, co oczywiście cieszy. W trakcie całego dnia, ponieważ bawimy się od godziny 12 do 18, będą również różne zabawy i konkursy dla publiczności. Wszystkich na sobotę, słońce wychodzi za chmury.